Tak, to bardzo typowe. To było oczywiste. Hej! To było bardzo szlachetne, że zgodziłeś się za mnie zapłacić. Chciałabym okazać ci moją wdzięczność. Oto butelka wina, którą mój mąż, niechaj Inos przyjmie do siebie jego duszę, przywiózł z południowych wysp. Opowiem o tym, co dla mnie zrobiłeś, wszystkim moim znajomym. Jest jeszcze na tym świecie ktoś, kto wie, co to honor i kto... Tak, oczywiście, to drobiazg. Pracuję niemal przez cały dzień. Czemu nikt mnie nie słucha? Musiałbym ujawnić się.
jeszcze gorzej. Skąd ty to znowu masz? To przecież okropne. Nie może tak dalej być. To przecież okropne. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Sama widziałam. Przyszło mi to. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Moje zdanie i tak nikomu. Mam swoje zdanie na ten temat. Musi pracować. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Przecież wiedział o tym wcześniej. Słyszałam co innego. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nie mówili co innego. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Nie wiadomo już, komu można strzelić. Nie będą przepuszczać nikogo, kto nie posiada zezwolenia na mnie. Tylko gadanie. Czego? Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? To są koszary. Dokąd się wybierasz? Dzięki. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Zrobiłbym to inaczej. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Ej, ty! Co ty tutaj robisz? Się z tobą zgadzam. A tam, to tylko gadanie. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Sam na to nie wiem. To niedobrze. Człowiek nie może wierzyć. W zupełności się z tobą zgadzam. Posłuchał niewłaściwych ludzi.
Ode mnie nikt się tego nie dowie. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Zabrania się wszelkich kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. O tym było wiadomo od dawna. A tam... To tylko gada. Nie mówię przecież... niczego nowego. Naprawdę w to wierzysz? To było oczywiste od dawna. Wcale mnie to nie dziwi. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Wcale mnie to nie dziwi. Nie mówię ci przecież nic nowego. Ale on zawsze wie lepiej. To naprawdę nie mój problem. Tylko gadanie. Słyszałem coś innego. Sam by na to nie wpadł. Ale on zawsze wie lepiej. Nie mówię ci przecież nic nowego. Sam by na to nie wpadł. A tam, to tylko gadanie. No to naprawdę nie mój problem. Nic o tym nie wiem. I tak nic nie zmienisz. To rzeczywiście prawda. No widzisz, już mi lepiej. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Całkowicie się z tobą zgadzam. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Powinieneś wiedzieć lepiej. I tak nic nie zmienisz. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Zrobiłbym to inaczej. To naprawdę nie był problem. To było oczywiste od dawna. Sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Posłuchał niewłaściwych ludzi. To naprawdę nie mój problem. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Nie wiadomo już, komu można ufać. On po prostu za dużo gada. To naprawdę nie mój problem. Doprawdy? To interesujące. Mam swoje zdanie na ten temat. Rzeczywiście prawda. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Teraz każdy już. Thank you.
Ode mnie tego nie dostał. Zawsze to się zdarzało. To zaś daje wszystko z tego starego. Ktoś musi pracować. Trzymam się od tego z daleka. Możesz mi ugotować zupę? Nic prostszego. Proszę, weź talerz. Trudno być tego pewnym. Wiesz, mówi się o tym. Nie mów, że o tym nie wiesz. Kto ma
prosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. A Inos w swej mądrości tak uczynił.